Bardzo serdecznie. Wojciech Kościański oraz Jakub Skrzypczak. Witamy wszystkich, którzy zechcieli przybyć na dzisiejszy, już czwarty nowodomyski wieczór kabaretowy. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny nasze stowarzyszenie Ryktyk Eka wraz z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury mogą zorganizować dla społeczności nowotomyskiej ten, mam nadzieję, ciekawy, pełen uśmiechu wieczór. Chcielibyśmy raz jeszcze powitać wszystkich Państwa, zaproszonych gości i oczywiście grupy kabaretowe. Czwarty Nowotomyski Wieczór Kabaretowy to ogromne wyzwanie organizacyjne. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy podziękować instytucjom i firmom, które nas wsparły. A są to przede wszystkim NOK, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Urząd Miasta i Gminy Nowy Tomyśl. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym partnerom. Firma Coberlink, Smażalnia Ryb nad Stawem, brawa, brawa, Kawiarnia Atrium, Oto Studio Bogusz, Stowarzyszenie Nowe Pokolenie Nowego Tomyśla, Hotel Hi-Fi Bowling Spa, Top Tomyśl, firma Flex Ubezpieczenia Bogdan Górny, biuro rachunkowe Kobra Jerzy Gośmider, Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacyjnego Marcin Brambor, Adam Polański, Nautika, Klub Nurkowy Poznań. Ale są. Ale one są, widać. Są? Po Elewicy. A, są, faktycznie. To są Ryktyk z tatuaki. Nagrodami w dzisiejszym wieczorze będą również karty podarunkowe w kwotach 800 zł, 500 zł i 300 zł. Nowością podczas dzisiejszego wieczoru będzie sposób wyboru zwycięzców. Wskażecie ich bowiem Państwo. Na podparciach Waszych foteli znajdują się kartki z nazwami występujących. Po ostatnim pokazie prosimy o wybranie najlepszego według Państwa występu. W sali pojawią się osoby, które zbiorą głosy od publiczności. I tutaj taka uwaga techniczna, mamy różne kolory z napisami i poprosilibyśmy wówczas o do wewnątrz oddawanie karteczek, tam je zbiorą nasi koledzy. Przypominamy, wybieracie Państwo jedną karteczkę, jedną grupę kabaretową, tak? Błyskawicznie podliczymy Wasze głosy i niezwłocznie ogłosimy werdykt. I jeszcze jedna sprawa, aby docenić Państwa, naszą wspaniałą, nowotomyską publiczność, przygotowaliśmy również atrakcyjne nagrody dla Was. Ale o tym opowiemy w trakcie liczenia głosów. Jak usłyszysz, nie jeden dobry żart, każdy milion na nocu war. I cała sala śpiewa z nami. Będzie zabawa, będzie się działo. Poznański kabaret działający od roku 2006 jest laureatem kilku ogólnopolskich przeglądów kabaretowych. Kabaret tworzy trzech absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ostatnio dużą popularnością cieszy się ich pastisz piosenki Kamila Bednarka pod tytułem Cisza. Dodam tylko, że są to zwycięzcy nowotomyskiego wieczoru kabaretowego sprzed 2 lat. Przywitajmy ich serdecznie. Przed Państwem. Kabaret, Czołówka Piekła z Poznania. Dobry wieczór, witamy serdecznie na gali wręczenia Oscarów. Witają Państwa niezwykle utalentowany kabareciarz, błyskotliwy improwizator, bożyszcze kobiet i mężczyzn Artur Urban. Oraz Łukasz.
Niech tak będzie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy wszystkie gwiazdy światowego ekranu. Witamy gwiazdy Hollywood, reżyserów, kaskaderów, statystów. Dokładnie. Tych, co tam podają śmietniki. Żeby rozładować trochę te emocje przed ogłoszeniem wyników, kto dostanie Oscara, chcielibyśmy Was trochę rozgrzać, rozprężyć. Dlatego prosimy, żeby każdy podniósł ręce do góry. Mniej więcej tak. Teraz by się przydał pistolet. Okej. I teraz tak. Z te rączki, które są w górze, obracamy się w prawo i kładziemy na ramiona osoby, która jest obok. I zaczynamy masować. I osoba, która jest masowana, krzyczy: och, jak mi dobrze! Dlaczego tak późno? Dlaczego cię wcześniej nie poznałem? Buenos días, señoritas y señores. Mam dla was uno fantastico presentos. Dla uno musculatoros masus. Señor, tu eres uno musculatoros masus? Sí. Muchos grandes presentos. Desperado. Zobaczymy, jak będzie dziś. Jeśli tutaj przed chwilką dosłał jeszcze kolejną zapowiedź i chciałbym bardzo, bardzo to przeczytać. Więc czytam. Nowy Tomyśl to jego ulubione miejsce i marzy, że kiedyś tu zostanie. Nigdzie indziej nie spotkał tylu wspaniałych ludzi, tu od myślnika pięknych kobiet. Na marginesie zaznaczamy, że Szymon jest stanu wolnego. Przed wami Szymon w swoim nowym programie Sceny na jednego. Szymonie, już? Moment. I tutaj jest ten moment, kiedy my przygotowaliśmy dla Państwa kilka sucharów. Szymon, jak będziesz gotowy, to powiedz. Dobra. Dobra, to tak. Na naszym profilu rejestrykowym, na naszym Facebooku, zrobiliśmy taki konkurs na suchara, który dzisiaj będzie przeczytany. Ja sobie wybrałem kilka. Na przykład, co mówi rolnik wyganiając sowę? Wąsowo. I źle działa na zęby. Cegła. Szymon, kończą mi się suchary. Żartuję, nie, jeszcze mamy kilka. Chuck Norris stoi szybciej niż ty biegasz. No to faktycznie mało zabawne było. Zwierzę na dwie litery? Nie wiem. Kuń. Kuń, okej. Okay. A ja mam coś z tego, jak to było. Miasto w Europie na jedną literę. Kur samo. No słucham. Super. Takie miało być. Szymonie, jak tam? Dobra. Zapraszamy, Szymon Łądkowski. Słuchajcie, w ogóle nie bójcie się klaskać, to jest takie kibicowanie, nam jest lepiej, wam jest lepiej, wam jest gorąco, nam jest gorąco. Tak jak chłopaki mówili, w zeszłym roku też miałem przyjemność wystąpić przed wami, było super, więc bardzo się cieszyłem, że mogę do was wrócić i wracam do was na początek, pokażę wam taki krótki program Sceny na jednego z takimi przemyśleniami. Bo ostatnio zastanawiałem się, czy Polacy się bawią kulturalnie. I byłem na weselu u kuzyna. I tak, Polacy się bawią kulturalnie, tylko że to nie jest zabawa kulturalnie, bo grzecznie, tylko to jest kulturalnie, bo my mamy taką kulturę zabawy. Ja was trochę na to wesele zabiorę dzisiaj, żeby wam pokazać, co się działo tam. Jakby wstęp do tego wesela to już był kościół, no bo mały kościółek. Ceremonia miała się zacząć o 13:05, nie ma księdza, 10 po 13:15, nie ma księdza, 20 po wychodzi ksiądz. Znaczy nie wiem, czy wychodzi, to nie jest za dużo powiedziane, bo...
bracia i siostry. Cześć. Zobaczył to ojciec pana młodego. A co najlepsze, wujek starszy, ponieważ jest jej ojcem chrzestnym, musiał jej podziękować za wesele. Więc tańczą, tańczą. Dziękuję, wujku, ja też się cieszę, że przyjechaliście. Tak, dziękuję, czy ci się podoba moja suknia ślubna? Za granicę sprowadzana, na giełdzie w Poznaniu, na Bema. Kupiona. I to nie jest najgorsze, że ona tańczy z tym wujkiem, bo gorsze jest to, że muzyka leci głośniej, więc wujek zaczyna mówić jej na ucho. I to też nie jest najgorsze, bo jeszcze gorsze jest to, że wujek ma wąsy i drapie tymi wąsami ją w ucho. I to też nie jest najgorsze, bo najgorsze jest to, że wujek ma wąsy w pomidorówce. A pomidorówki na weselu nie było. Przed biskupem dzieci takie biedne z terenów wiejskich powykrzywiane. Nie ma dofinansowania na obiady, bo sołtys musiał sobie drogę na działkę wybetonować. Ale ksiądz nie widzi tych dzieci. Przyciemniane szyby w mezerezie. 15 tysięcy, no co za swoje nie kupował. Zapowiedzę, obraz się zaczyna od słońca. Nie, to jest słoneczko, gimnazjaliści grają. Każdy z każdym. A tu patrzy ich wychowawczyni, polonistka, smutna. Polonistka to warkocz, nie? To z tyłu, to nie trzeba. Ale nie widzi, bo ma śmietnik na głowie, bo to ma... Teraz namalujemy ołówkiem szarą strefę polskiego społeczeństwa. Taka szara strefa, to na pewno polityk musi być w szarej strefie. Garnitur. Słabo. Tu mu banknoty ukradzione wystają z kieszeni, a z butów słok. Jest tak, patrzę na to, co się dzieje w tej piłce. To mnie cholera jasna bierze. Cholera jasna. Ale ja już sobie tak wymyśliła, że to ja teraz będę trenerem. Ja teraz będę trenerem. Tak, powiadomo, że żadnego jeszcze za bardzo a dobrego nie było, wiecie? Więc dlatego ja sobie pomyślałam taki plan. Ja mam już swoje postulaty, teraz pójdę do tego, kto jest teraz? Błaniek, Zbigniew? No, niech sobie będzie. Nie, inny, jaki jest teraz? Błaniek, nie? No, teraz do niego pójdę i ja mam takie postulaty, słuchajcie. Po pierwsze, to koniec z biało-czerwonymi strojami. To się już teraz wszystkim opatrzyło. Teraz będą takie odcień ekry plus magento z odcieniem burgundu. O! I kolejna rzecz. Wiecie co? Jak tak se patrzę, jak przyjeżdżają to tacy opaleni grać na ten stadion, nie? Taki przyjeżdża tam, szczególnie ten Ronaldo, taki opalony, to tak gra w tę piłkę, że hej. No to teraz każdy z naszych będzie musiał raz w tygodniu przynajmniej na 10 minut pracować. Karneciki każdy jeden z dróg dostanie i zaraz będzie w tę piłkę lepiej grał, nie? Zaraz będzie grał, będzie lepiej grał, będzie. Po trzecie, teraz na każde kupowanie jeden z drugim to jest tych naszych hultajów będą musieli z mamusiami, bo ja sobie na jeździe, to ja sobie akurat z nimi nie poradzić, bo to różnie. Kolejna rzecz, Jezu, jak mnie to uderzy, mnie to wpieniło. Koniec z bezstresowym wychowaniem. Co to jest za hasło? Nic się nie stało. Nic się nie stało, to jak się dziecko zestrało. Mnie, jak matka w 63 na tydzień w szafie zamknęła, to ja bym w 64 4 klasy technikum, żebym w pół roku. Można? Można. Bezstresowe wychowanie, psio krew jeden z drugim. Cię co na godzina 5:30. I stała cała wypełniona. Już bolą mnie od nieramia.
rząd ósmy. Uwaga. Mam kieszeni. I miejsce numer 4. Zapraszam. A nagrodą będzie... Bon o wartości. Jakieś wartości do hotelu Atrium na kawkę z ciastkiem. Gratulujemy. Nagroda specjalna. Gratulujemy. A my dziękujemy bardzo pięknie za tę nagrodę. A mogliście, to jest tablet firmy Samsung. Taki wypasiony w ogóle. Także. Jeszcze raz dziękujemy. Okej, poprosimy kopertę z wynikami. No i teraz się będzie działo. Ojej. Trzeciego. Czy ja mam podać też liczbę głosów? Nie, nie podajmy. Miejsce trzecie. Zajął kabaret Czołówka Piekła. Gratulujemy. Panie prezesie. Panie prezesie, tak, to jest ten. Zalowaliśmy w podium. No i się udało. Nagroda w postaci bonu podarunkowego na kwotę 300 zł, dyplom, no i ta oto brązowa statueka. Okej, okay. Jedziemy dalej. Już będzie wszystko jasne. Miejsce drugie. Bon o wartości 500 zł, srebrną statuekę, dyplom, chwała dla kabaretu Wyjście Ewakuacyjne. Statueka, właśnie. Bardzo proszę. No i wszystko stało się jasne. Zwycięzcą czwartego nowotolskiego wieczoru kabaretowego został Szymon Łądkowski. Wielki, wielki brawa! Cały splendor, koszyk. Przepraszam, no, czekaj, to Szymon, to jeszcze raz, Lenin, Agnieszka. Dla ciebie także. Szymon pyta, czy ktoś jeszcze. I ten oto wikinowy kosz, wspaniały. Szymon, mikrofon? Po prostu to jest nowy pomysł, taką macie gościnność. A was też na kolację zaprosili, to? Nie? Nie. Słuchajcie, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że za rok też będzie okazja się spotkać. Albo wcześniej. Albo tu zostanę. Ktoś ma wolne łóżko, nosleg, córkę, siostrę, koleżankę. Może być więcej. Dobra, dziękuję naprawdę jeszcze raz bardzo serdecznie organizatorom i bardzo dziękuję.